Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigłówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. eneba.pl. Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. Jak zwykle dzieje się sporo, ale nie martwcie się, mam dla Was najciekawsze informacje z sieci. W dzisiejszym materiale mam dla Was średnią wiadomość, jeżeli chodzi o drugi sezon Lokiego, dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o Fantastyczną Czwórkę, dobrą wiadomość dla fanów Shang-Chi, dobre wiadomości, być może potencjalnie dobre, dla fanów Koszmaru z ulicy Wiązów i Kokainowego Misia, który niedawno zadebiutował w kinach. Ale dzisiejsze zestawienie zaczniemy od pewnej informacji związanej z poznańskim serwisem komputerowym WavePC, do którego link znajdziecie w opisie. Kilka dni temu z Dawidem z poznańskiego WavePC złożyliśmy komputer, którego bebechy widzicie teraz na ekranie. Chciałbym zaznaczyć, że oczywiście można było wybrać inne komponenty, ale to są te, które wybrałem. Jeżeli chcesz sprawdzić dość obszerny materiał, w którym składam oczywiście pod okiem Dawida nowy komputer i robimy testy w Hogwarts Legacy, no to zapraszam, link jest w opisie. Ze swojej strony polecam serwis, naprawdę profesjonalna pomoc i miła obsługa, jak również szybka realizacja. Możecie też wysłać do nich komputer, a oni odeślą Wam taki specjalnie zapakowany, bezpieczny komputer, tak więc nie musicie być z okolic Poznania. A teraz przechodzimy do chyba największego zaskoczenia tego roku. Wiem, że jest dopiero luty, no ale to zaskoczenie jest naprawdę gigantyczne. A mówię tutaj oczywiście o Kokainowym Misiu, czyli najnowszym horrorze od Elizabeth Banks. No i ten film pobił prawie gigantyczny rekord Quantumanii. 17 lutego premierę miał Ant-Man 3, czyli Quantumania. Oczywiście nikt się nie spodziewał, że jakiś film przebije box office tego filmu, jednak Kokain był bardzo blisko. Horror o misiu luźno bazowany jest na prawdziwej historii, w której to miś zjadł trochę kokainy i zdechł. A w tym filmie zjadł mnóstwo kokainy i zaczął świrować po lesie, biegać i zabijać wszystko, co się rusza. Tak więc, no wiecie, związanego z prawdziwą historią to nie ma prawie nic, ale film jest według krytyków naprawdę dobry, no i według fanów też. No i według box office'u, bo ten zarobił naprawdę gigantyczne pieniądze. W weekend otwarcia film zarobił 23 miliony dolarów i jest na drugim miejscu zaraz po wspomnianym Ant-Manie i Osie. No i tutaj mała ciekawostka, przez jeden wieczór film zarobił więcej niż Ant-Man i Osa Quantumania. W miniony piątek Ant-Man zarobił 8,3 miliona dolarów, a Kokain 8,6 miliona. Tak więc mamy to oficjalnie, Kokainowy Miś jest lepiej zarabiającym filmem, mimo że przez jeden dzień, to jest od Ant-Mana i Osy Quantumania. Daj mi znać, czy oglądałeś już film, a my przechodzimy do kolejnego horroru, tego bardziej klasycznego, czyli Koszmar z ulicy Wiązów. Prawdopodobnie już niedługo powinien powstać nowy sequel, nowy reboot, nowy prequel, czy cokolwiek jest w głowie Mike'a Flanagana, bo o nim właśnie będziemy chwilę rozmawiać. Pierwszy film o koszmarze z ulicy Wiązów zadebiutował w 1984, czyli prawie 40 lat temu. No i powiem Wam, że od tamtej chwili stał się kultowy. Do 2003 powstało 8 sequeli, a w 2010 powstał reboot. Niestety reboot był klęską finansową i od tamtej pory nie powstał nowy projekt. W podcaście Script Apart, do którego link znajdziecie w opisie. Swoją drogą trwa 90 minut, tak więc możecie go sobie przesłuchać, nie wiem, będąc na spacerze albo na siłowni. Bardzo fajnie się tego słucha. Mike Flanagan powiedział, że od lat w swojej głowie ma pomysł na nowy film z franczyzy Koszmar z ulicy Wiązów. Jedna z franczyz na mojej liście to Koszmar z ulicy Wiązów, ale to byłaby zabawa. W mojej głowie mam pomysł na cały film już od kilku lat. Prawa do franczyzy są bardzo trudne do rozszyfrowania. Nie wiadomo, kto je posiada i nie wiadomo, komu przedstawić pomysł. Moi agenci są tego świadomi i starają się to załatwić. Przez długi czas rozmawiałem z gwiazdą filmu Heather Langenkamp, ale nadal nie wiemy, co z tym zrobić. No i teraz krótka zabawa, w dosłownie dwóch lub trzech zdaniach napiszcie mi, jaki według Ciebie powinien być nowy Koszmar z ulicy Wiązów. Najciekawsze wpisy może dostaną jakąś nagrodę, kto wie. A my przechodzimy do kolejnego newsa, tym razem związanego z MCU i fani Shang-Chi powinni się w tym momencie cieszyć, ponieważ Simu Liu, tytułowy Shang-Chi,
udzielił wywiadu na temat swojej przyszłości, na temat swojej kariery serwisowi People. I tam powiedział, że zobaczymy jego Herosa znacznie szybciej niż Shang-Chi 2. Artykuł jest bardzo króciutki, ale aktor zdążył w nim powiedzieć kilka ciekawych rzeczy. Oczywiście chwalił studio Marvel Kevina Feige i powiedział, że kto wie, być może zobaczymy moją postać szybciej nam się wydaje. Zobaczymy. No i oczywiście nasuwa się jedno konkretne pytanie. Kiedy i w jakim filmie? No, wydaje mi się, że jednym z takich dobrych projektów, w którym mógłby się pojawić Shang-Chi, to właśnie Kapitan Ameryka 4, Nowy Porządek Świata, czy jak go sobie tam przetłumaczą. A jak nie tam, no to może Thunderbolts, ale tutaj nie miałbym dla niego żadnej ciekawej roli. Jednak w Kapitanie Ameryce 4 mógłby nakreślić swoją przyszłość. Mógłby nakreślić Shang-Chi 2. No i jeżeli nie pasuje do tego filmu, no to ja już nie wiem, gdzie pasuje, gdzie zobaczymy go przed Shang-Chi 2. I tutaj przypominam, Shang-Chi 2 prawdopodobnie ma mieć premierę jeszcze przed Avengers. Przynajmniej takie są plotki. Tak więc Avengers tutaj wypada z tej puli tytułów, w których możemy zobaczyć Simu Liu. No bo jeżeli będzie miał premierę po, no to wiadomo, że kolejny raz zobaczymy go w Avengers. Ale przed Avengers, no stawiam na Kapitana Amerykę 4. A ty daj mi znać w komentarzu poniżej. A my przechodzimy do newsów związanych z Fantastyczną Czwórką. No i tutaj mam dla was naprawdę fajne wiadomości. Po pierwsze, na swoim Twitterze My Time to Shine Hello napisała, że John Krasiński nie będzie Reedem Richardsem w MCU. Tutaj chodzi o Reeda Richardsa z Ziemi 616, ponieważ widzieliśmy już w Doctor Strange in the Multiverse of Madness Reeda Richardsa, no i w tej roli wystąpił John Krasiński. No i to było naprawdę fajne. Wszyscy myśleli, że będzie on nowym czy naszym Johnem Krasińskim. Naszym Johnem Krasińskim? Naszym Reedem Richardsem oczywiście, ale nie. Wygląda na to, że nie. Na razie wydaje mi się, że największą szansę ma Dev Patel, który w sumie pasuje. Im dłużej patrzę na jego fanarty związane z Reedem Richardsem, tym bardziej mi pasuje. W 2025 do MCU wkroczy pierwsza rodzina Marvela. Oczywiście tutaj mówimy o Fantastycznej Czwórce. Na temat filmu nie wiemy zbyt dużo. Latem 2022 Kevin Feige potwierdził, że Fantastyczna Czwórka w MCU nie będzie historią ich powstania, ponieważ zakłada, że każdy typowy fan wie, jak Fantastyczna Czwórka powstała. Dodatkowo wiemy, że Jeff Kaplan i Ian Springer napiszą scenariusz, a Matt Shackman będzie reżyserem tego widowiska. No i w sumie na temat tego filmu wiemy tyle. Ale Nate Moore właśnie udzielił takiego krótkiego wywiadu, można to nazwać, taką wypowiedź dla serwisu Deadline, w której powiedział to. Fantastic Four. Fantastic Four. We have Matt Shackman directing, who's so talented and who did WandaVision for us. And I think people are going to be pretty surprised about what we're doing. No i jak właśnie słyszeliście, potwierdził, że Fantastyczna Czwórka pojawi się w MCU przed X-Menami i powiedział, że ludzie będą zaskoczeni ich pomysłem na film. No więc co to może być za fantastyczny pomysł? Po pierwsze, moim zdaniem dobrym pomysłem jest przedstawienie Fantastycznej Czwórki jako już superbohaterowie. Nie chcemy kolejny raz widzieć, jak powstali, no bo ile można. Po drugie, wydaje mi się, że wrogiem nie będzie Doktor Doom, a będzie to ktoś znacznie dziwniejszy, znacznie mniej spodziewany. Być może Kang, no ale tego to się spodziewają wszyscy. Tak więc tutaj myślę, że tym nas zaskoczą i według najnowszych plotek Studio Marvel chce, aby Sue i Reed byli troszkę starsi, tak aby przedstawić ich dzieci. Tak więc tu będzie może nowy nabytek do młodych Avengers albo nowych Avengers. To już zależy od przyszłości studia Marvel i tego, co Kevin Feige chce pokazać. No ale wydaje mi się, że to mogą być takie właśnie zaskoczenia, żeby nie pokazywać nam kolejny raz tego samego. No i powiedzmy, że będzie naprawdę dużo się działo, przynajmniej mam taką nadzieję, biorąc pod uwagę, jakie plotki krążą na temat tego filmu, no to może być to niezłe widowisko. Daj mi znać, czy czekasz, a my przechodzimy do drugiego sezonu serialu Loki, no bo mam dla was, no, słodko-gorzką wiadomość.
Słodka jest taka, że ten serial powstanie. Co do tego nie ma wątpliwości. Gorzka jest taka, że prawdopodobnie jego premiera została przesunięta. Ale żeby osłodzić tą premierę, to przesunięcie tej premiery, to powiem wam, że no niezbyt długo zostało to opóźnione. Bo o kilka tygodni. Po premierze Ant-Man i Osa Quantumania studio Marvel powoli zaczyna rozgrzewać maszynę marketingową drugiego sezonu serialu Loki. Dostajemy coraz więcej teaserów, zwiastunów, zdjęć i informacji. Kiedy serial został zapowiedziany, otrzymaliśmy datę premiery lato 2023. W artykule serwisu Bespin Bulletin dowiadujemy się, że prawdopodobnie premiera zostanie przesunięta na późne lato 2023. No, jak doskonale wiecie, lato to okres między końcem czerwca a końcem września. Wydaje mi się, że wcześniej premierę miał mieć gdzieś może pod koniec czerwca albo początek lipca, a teraz zostało to przesunięte powiedzmy o miesiąc, półtora miesiąca do tyłu i premierę będzie miał gdzieś w sierpniu albo na początku września. No i to by w sumie pasowało. Drugi sezon serialu Loki ma 6 odcinków, czyli 6 tygodni. Biorąc pod uwagę, że studio Disney chce zakończyć swój rok na Disney Plus dwoma aż serialami ze świata Gwiezdnych Wojen, czyli Ahsoka i Skeleton Crew, o ile się dobrze nie mylę, ale mogę się mylić, bo aż tak się nie interesuję tym światem, no to mielibyśmy 3 miesiące na właśnie te dwa seriale, no i akurat, myślę, że akurat byłoby idealnie wszystko wycyrklowane, tak aby zdążyć przed końcem roku. Dajcie mi znać, które z dzisiejszych newsów były dla Was najciekawsze, które najmniej ciekawe, tak abym w przyszłości mógł się do tego dostosować. Trzymajcie się, na razie, no i przypominam o Wave PC, do którego link znajdziecie w opisie.